Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Call to Arms Gates of Hellstrom z kampanii radzieckiej, gdzie gramy bez czołgów. I tak, sprzedajemy sobie od razu niemiecki sprzęt, który żeśmy zdobyli ostatnio. Dzisiaj będziemy się bronili na mapie fabryka hutnicza. Dzisiaj postawię na ampulomety, takie strzelające działka z koktajlami Mołotowa, można powiedzieć. To są takie kule, no wam pokażę, bo ci co nie znają, to sobie właśnie zobaczą, jak to wygląda. I tak, mamy dużo punktów. Ostatnio był najazd tymi motocyklami. Jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał, musisz stawić suba, będzie mi bardzo miło. I sobie bierzemy od razu te ampulomety, gdzie one tutaj mamy. Możemy sobie też wziąć, bo by nam się przydała ta 25. Ponieważ coś czuję, że może być jakiś nalot. Możemy sobie Zisa 5 z tym też wziąć. Działa na razie, zostawiam, ponieważ no mamy tych. Na razie chciałem, żeby troszeczkę ci Niemcy się rozkręcili. Bo naprawdę są póki co. Chociaż ostatnio czołgi były dwa, takie już całkiem. Pancer 2 i Pancer 3 to wcale nie przelewki. Szczególnie, że nie mieliśmy jakiś super dział, ale. Zobaczymy, jak to dzisiaj, co oni, czy nas zaskoczą podczas obrony. Możemy strzelców tutaj z granatami. Możemy sobie... czy coś tutaj jeszcze potrzebuje? Albo sobie zachowajmy te punkty na razie. Coś tak 7 punktów. I tak, możemy sobie uzupełnić wszystko. To na pewno też. Czy ja coś tutaj dodałem? Pamiętam, że coś mi się chyba kliknęło. Nie, dobra. Jest git. Motocykl... Niech będzie. Chciałem na deszki też w tym odcinku postawić. Oddział batalionu, no oni też się przydadzą. PTRS-y, medycy. Jak najbardziej oddziały. Tak, inżynierów polowych, deszka. Moździerz. No tak, to nam się też przyda. Tu wszystko. Ale chciałem więcej tego wszystkiego. A, na pewno zaczniemy sobie, bo bym pewnie zapomniał, 25. Bo to jest na samoloty, więc sobie dwa takie weźmiemy. Tak myślę. Możemy sobie kupić deszki. Dużo deszek. Ampulomet. To też jak najbardziej. Dwa mogą być. Nie ma co przesadzać. Czy jeszcze jakieś tutaj... A, wiem. Możemy zastosować minerów. To też wam pokażę. Taka będzie bardziej zaawansowana... Przeciwpancernych, no też możemy. Tutaj strzelcy z tymi, o to też może być ciekawe. Weźmiemy sobie ich od razu. Nawet więcej. Medyka. Snajpera. O, i nie mamy już punktów prawie, kurczę. Ale dobra, na spokojnie. To, motocykl. Niech będzie też. Dużo tego będziemy mieli. Oddział zwiadu. Tego nie chcę. No dobra, kurczę, no prawie, że wszystko mamy chyba, co bym tutaj chciał pokazać. Miotacz ognia. Nie no, bez przesady. Może też Maxima weźmiemy. Jeszcze dobra. No, wydaje mi się, że powinno to na spokojnie starczyć. Mamy tych ludzi, a ludzi naprawdę ogrom. Szkoda, że tylko mam tak mało inżynierów, bo chyba tylko jednego. Ale chyba tamci minerzy też mogą. Zobaczymy. Także co? Lecimy i zobaczymy, jak to pójdzie. Ok, mamy wczytane. Zaraz zobaczymy, jakie punkty. Przy okazji też zachęcam do głosowania w ankiecie. Sobie zagramy na heroicznym, tylko wybierzecie sobie nację, jaką mam grać. Link macie w komentarzach, tam na dole. I tak, no co tu mamy? Kurczę, super, ten punkt mi się bardzo podoba, bo mamy dużo różnych przeszkód, osłon. I mamy, o, nawet teraz punkciki takie mi pokazują, że nadejdzie. Spoko, zapominam o tym. I tutaj też, kurczę, no naprawdę zarąbiście. Podoba mi się, bo blisko są te punkty. Od razu sobie tutaj to wezmę. I tak, zaczniemy sobie od min przeciwpancernych. I tak, tu sobie to bierzemy. Niech
coś takiego walną. Przeciwpiechotne. To też można tutaj na spokojnie dać. O. Następni. Następni może tutaj niech dadzą. Będą mieli utrudnienie naprawdę duże. I tak, dobrze by było może jedno dać tutaj. Gdzieś sobie ukryjemy, o tu. A drugie, to ta 25, niech sobie będzie na przykład tutaj. O. To niech sobie już jedzie. No i deszki. Kurczę, tych deszek mam tak dużo, że szok, naprawdę. Jedno sobie tutaj damy, drugie możemy na przykład tutaj. Kolejną weźmiemy sobie na przykład tutaj. Ampulomet. Może ampulomety na jedną stronę? Damy? Nie wiem, co oni pierwszy zaatakują. Ale myślę, że możemy na spokojnie tutaj to wysłać. Okej, okay, bo one mają bardzo daleki taki zasięg, więc to jest naprawdę super. O, snajper, od razu też niech tutaj. Co my tu mamy? Strzelcy, a ci karabinerzy. Też chodźcie tutaj na przykład. Tu możecie też i wy tutaj. Okej, okay. No i co, wszystkie jednostki... Już tutaj wysłałem. Co mamy jeszcze? Inżynierzy tu są. Jest inżynier polowy. Dobra. Kolejne co sobie weźmiemy to... To pudło, że tak powiem, na kółkach. To niech może tutaj będzie. Działo. Tu mi się trochę mniej podoba, bo mamy te drzewa i nic nie widzę przez to. Ale niech dobra, na razie może tutaj to będzie. Weźmiemy sobie... tu mamy taki zestaw, bo wy będziecie pod jedynką. Jakby was tutaj umieścić tak dobrze? Dobra, na razie niech tutaj będą. Chyba, że tu jakoś by mi się udało, albo... Nie, wolę tutaj. Dawajcie. I gdzież są zwykli... O, to jest, to są ci. Dobra, niech sobie chłopaki te, o, małe barykady, ja je bardzo lubię. Może coś takiego sobie zrobimy. Jeden niech tu biegnie, drugi niech zabezpiecza tutaj teren. Oj, przeklikałem. Weźmy sobie... Żeby to wykombinować. To też nieźle, nawet będą się bronili. Może na razie po prostu coś takiego. Weźmy sobie też kolejną deszkę tu. No, nie mają szans, powiem wam, że jest są naprawdę tutaj. No chyba, że naprawdę zeskoczą nas. Wow, co tu się wydarzyło dziwnego. I ten, tutaj też deszkę weźmiemy sobie na przykład tu. No tu sporo zieleni jest, zimą by było mniej tego. Ale akurat taka mapka. Tu też możecie. Tu mamy oddział, wow. A, tu już biegną. Czyli wszystko wziąłem, a chciałem jeszcze tego moździerza. Możemy tutaj sobie go wziąć. Ci jakoś co już sobie poradzili? Tak, to już zrobili, to od razu ich wycofuję. Wy też już sobie poradziliście, to też was wycofuję. No i wy też, dobra. No, trochę tych min poszło. Nie za dużo. Ale może akurat kogoś złapiemy. No, tutaj to naprawdę mega. O, mamy sobie coś takiego. No, ładnie, ładnie, naprawdę muszę przyznać, że podoba mi się. Weźmiemy sobie, strzelimy w foteczkę.
O, a wy co? Aha, bo to są ci, co uciekają, dlatego tak wyszło. No, panowie, proszę mi się wycofać stąd. Powiem wam teoretycznie zastrzelić, ale nie będę taki. Dobra. No bo jednak ani kroku w tył, nie? No ale po co mam ich marnować, akurat tych ludzi? Dobra, wy od razu też możecie. Niech będzie coś takiego. Czy wy możecie? Aha, nie możecie. Ale wy już tak. Weźmiemy sobie, zrobimy worki z piaskiem. One są naprawdę spoko, bo dość wysoko. Się dość wysoko. No tak, normalnie. Naprawdę ta deszka to taka ogromna. Mi się przypomina od razu, jak widzę deszkę. Bo tam poznałem ogólnie tą broń w Metro 2033. Też bardzo klimatyczna i super gierka. To tu traktorem można jeździć? Serio? Aż mnie już kusi wypróbować, żeby. Aha, bo tu mamy żołnierzy górskich. Ale chyba nie mogę, nie? Czy mogę zasiąść? Nie, nie mogę. Naprawić nic z tym. Jeszcze tu mamy dużo żołnierzy, ale myślę, że na razie sobie tym zagramy, żeby i tak to w miarę jakoś ogarnąć. Tutaj też tego, no bo co jak co, ale dużo tego mamy. O, ci jak tutaj wjeżdżają. Weźmiemy sobie może, o, zasieki jakieś. Też niech porobią. No jest, pierwszy najazd wroga. Dobra. Od razu sobie z tym zrobimy. No bo tutaj co mamy? Snajpera? Aha. Od razu też byśmy mogli zrobić nalot, ale to zobaczymy. Tymi motocyklami. Tu też tych ludzi. Dobra, dawajcie może tutaj. Oni trochę dziwnie są ustawieni. A, bo ten desantnik to nie jest mój, dlatego. Dobra, na spokojnie. Sobie siedzimy. Sobie też tu zrobimy futeczkę. Pyk. Ten w ogóle, o. Jak pamiętacie poprzedni odcinek, to dałem mu hełm. I cały czas ma ten inny. Tylko o, zmienimy sobie. O, no właśnie. No i to jest super, że z tych poprzednich naszych starć oni mogą mieć sprzęt wroga. Także. No, come on, come on. Kurczę, nikogo nie widać. Tu też możemy sobie jednego ziomeczka dać. Jest. Pancer dwójeczka. No dobrze, dobrze. Już ładujemy. Ciekawe, czy tu staną. O, i pancer 35T. I co tutaj jeszcze mamy? O kurde, powiem wam, że zmasowany atak czołgami. No dobrze, dobrze. O, naprawdę dużo. Widzę, że postawili na mega dużo ich. Tylko coś nie mogą nasi tutaj trafić. Dobra, na luzie. Weźmiemy sobie tutaj z tym. Ci na razie tutaj to stawiają. Dobra, na razie lepiej się wycofaj stąd. No dobrze było coś tutaj wysłać im. Tylko co? Dobra, to może ten ampulomet, póki oni tam są skupieni. Widzę, że mało piechoty. Na piechotę to mamy tutaj, jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Te czołgi mają tam pancerzyk taki do przebicia, widzę w miarę. Z Peteresa. I jeszcze coś tu jest. Jakiś. A, pancerjager, no proszę. Dawać, dawać.
Myślę, że wreszcie trafimy ich. No, cisną, cisną nasi. Walić. No, kurde, słabo. Dawać, dawać, panowie. Uj, uj, uj. No, też dostaliśmy trochę. Come on. Dobra, dostali, widzę. Walić. Dobrze. A wy? Dawajcie, tym ampulometem. Spróbujmy sił. To traficie? Kurde, blisko, no. Dawajcie, jeszcze przesuńmy się trochę. Ich spalimy, bo ten Panzerjäger, chyba, że nie wiem. No mieli farta i akurat... Jeszcze, kurde. To naprawdę ma daleki dystans. Ale nie wiem, czy 100 metrów? O, dobra. Dawać. Jest. Poszło. Dobrze. Jarać ich. O, dostają, widzę, wybuchy. Cały oddział rozwaliły. Leci. Jest. Super. Nice. Bardzo dobrze. Spalony. No, ampulomet zadziałał. Dobra, można by było znowu się przemieścić tutaj na przykład. No i co tutaj? O kurde, dziwne, że tego działa nie chcą zniszczyć, to jest mega. O, dobra, znowu mamy to. No. Dostają mi to tak srogo. No, ampulomet, tak jak pokazuje, takimi kulkami strzela. Szklana ampułka. Dobra, jeszcze możecie się przesunąć. O kurde. O, jest. Znowu. I to bardzo szybko ładują, to jest super, nie? Jest, dobra. Dostali. Myślę, że powinno to zadziałać. Kurde, no podjaraliśmy ich. Come on. O kurde, nie będą chcieli nas przejechać. Szybko! Wycofać się. Oj, oj, oj. No dostaliśmy niestety. Ale kurde, zjarali. Dobra. Ampulomet za Panzer trójkę. No kurde, naprawdę, tych czołgów solidnie, ale obrona jest, no tutaj przygotowany jestem na to, ale wysłali, no naprawdę, mnóstwo tych maszyn już wysłali, no niby 5 zniszczyliśmy, ale to więcej mi się wydaje, trochę ich było. Dobrze, na razie żadnych samolotów, nic. O, mają nawet moździerza, 10. No dobrze, rozkręcają się. Spróbuję ich jakoś rozwalić. Co my mamy za granaty? Dymny i tylko F1. No to słabo. No ale zaraz zobaczymy, może coś mi się uda tutaj wykminić. Tylko tak, z tym przejściem muszę, o, niech on mi tak przejdzie. O! Już są pierwsze jednostki wroga tutaj. Ale ładnie dostają, ładnie naprawdę. No, mają, mają. Widzę, dobrze, dobrze. No niech się coś dzieje. No już, bo ja nie widzę przez te krzyczory. O, tu jest już. O kurde. Dużo, dużo ich tu jest.
O, ja ci kręcę. Ładuj, ładuj, chłopie. O, ładnie. No i coś mają też tam... O kurde. Paka mieli. Na to tu już nic nie poradzę. No i dobra. Co tu mają? Też pancer 35. Okej. Możecie sobie tutaj się poprzemieszczać. No i cisną nas tu. Próbują coś zrobić, ale... Średnio im to idzie, póki co. Dobrze było jakiegoś granata tu rzucić. O kurde. Tam mi się nie podobało to. Dobra, ty masz... To jest ten super żołnierz, co ma ten hełm. Po ostatniej bitwie zyskał... Granata. Langa. Ale ich teraz ładnie dostanę, patrzcie. I mamy to. Ja sobie tutaj Mostina... O kurde. Nie. Jeszcze możemy sobie tu rzucić, mam nadzieję, że mi... No kurde, come on. Na razie ukryłem tego chłopa tu. No i co? Rzuciliśmy i... lipa. Au. Dobra, panowie, ja to radzę wam się tutaj wycofać. Oj. Ojej, no słabo. Chciałem tutaj, żebyśmy jakoś ich rozwalili. O, wiem co zrobimy. Inżynierem im tu dynamit damy i wysadzimy ich tak kompletnie. Dawaj. Przynajmniej będzie ogromne walnięcie. No, gdzie on jest? O kurde. Nie! O, w mordę, no. Dostał. Ajajajajaj, no akurat. Ej, no ładnie. Tych czołgów, powiem wam, że rzucili tak niemało. Dobra, oficer polityczny w takim razie. Jedziemy z tym koksem. Dawaj. Co tu się wydarzyło? Ale wjechali. Jak dzik w żołędzie normalnie, no. Szok. Szkoda, że tego od początku nie udało mi się uchwycić, ale naprawdę. Gdzie mamy tutaj, jest nasz oficer. Dawaj. Nie wiem, czy to jest przeciwpancerny. Oj, nie, to nie był przeciwpancerny. Ten jest, dawaj, rzucaj. Jest, dobra, padli. Dobra, mamy. Okay. Udało się. Tu coś... No, ten oficer naprawdę jest mocny. O kurde. Uff, dobrze mi nie trafił. No i co? Udało się tutaj. No, linia obrony się trzyma naprawdę solidnie. To było fajnie. Ich rozwalić. O, i kolejni tutaj, co próbują. No, żeby jakoś byśmy mieli więcej tych granatów, to było mega
Tu próbują podjarać. Okej, okej. Dawać, dawać, panowie. Proszę mi tym ampulometem tu ich podjarać jak najszybciej. No tu mnie ładnie wjechali, naprawdę. To kurde, zaskoczyli mnie. O, dobra. No ładnie. Strzelać, dawajcie. No chyba, że nie macie. Nie, no macie tego mnóstwo. Bo ja wami posteruję, bo... Oj, kurde! Wycofać się! Co za... Ajajajaj. Nie o to mi chodziło kompletnie. Ale będzie co zdobywać tych czołgów i tak dalej. Powiem wam, że szok. No niedobrze. Szkoda. Ale żeby było śmiesznie, to ja mogę jeszcze skorzystać z tego amplometu. Tylko potrzebuję jakiegoś człowieka jeszcze. Dawajcie. Ale tam klepią, klepią. Kurczę, nawalają. Ale te deszki ładnie nawalają. Nie wiem, kto tu co nawala, skąd, ale... Tutaj, dobra. Trochę byście mogli zmienić pozycję po prostu. O, dobra. Dobra, tu już widzę, że nie ma. Tu dobrze było. Kurde, no tak blisko. No to może tutaj byście mogli. Dawajcie. W miarę bezpiecznie, tak. Mosin Diakonów? Co to jest? Za nowe jakieś. No. O, dobrze. A, boją się, kurczę, boją się. Kurczę, sprytnie. Jakby normalnie chcieli, to by tak. Dobra, tamci już pojechali. No jeszcze próbują, ale ładnie. Powiem wam, że pierwszy taki odcinek, w którym oni naprawdę, no, tych czołgów walnęli od groma, nie? No mamy tutaj ochronę, nie wjechali nam tutaj w te strefy. Bo byśmy tu i tak żołnierzami ich rozwejli. Mamy granaty i tak dalej. Tam snajper widzę, że też sobie radzi. Ale mają mnóstwo, mnóstwo tych malutkich pojazdów. O, a to mi się podoba. Bo w ogóle w drugą stronę... O, tu niech ogarniają. Objechali nas. Co jest w ogóle, jak na takim łatwym oni takie taktyki to rozkminiają. To w szoku jestem. Dobra. Kurczę, wiecie co? W sumie nie wiem, czy jest sens zbierania. Mamy i tak tych punktów tyle ludzi. Więc na razie i tak zakończę sobie. Udało nam się. Żeśmy stracili trochę ludzi w sumie. Mało. A pojazdów oni stracili naprawdę dużo. Także podobało mi się. Taka obrona naprawdę... No, było co bronić, że tak powiem. Bo oni ładnie się rzucili. Jeszcze można w ogóle bronić też jeden punkt, bo jeszcze ciekawie, oni jakby zdobyli, to by wszystkie siły skoncentrowali na nas. Ale to na spokojnie, no. Mamy... I tak dostaliśmy znowu 1000 punktów i widzę, że fajnie, bo znowu dużo... O, Natramala, to też znane. Zamarznięte wyżyny, o, to też znam. I Vainikalan, o, tego nie pamiętam, czy na tym graliśmy, może byśmy to spróbowali. Zobaczymy. Szkoda, że na jedynce. Ale no, jeszcze się zobaczy, co tam właśnie. Jeszcze przypominam z głosowaniem, macie link w komentarzach na dole. Śmiało głosujcie, to wy wybieracie, kim będę grał. Także jeśli się podobało, możesz stawić lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejka.